Okej, witam serdecznie, jestem Zenek, a to jest Darkest Dungeon. Po ostatniej mega frustrującej po prostu wyprawie pójdziemy na wyprawę na poziomie pierwszym, żeby się odstresować i się nie wkurwiać, mówiąc wprost, bo po prostu przy tamtej misji to ja po prostu myślałem, że coś tutaj się stanie temu monitorowi, komputerowi czy czemukolwiek. Po prostu Jezus Maria, jak ten leper mnie po prostu do grobu prawie wpędził. Więc pójdziemy sobie na krótką wyprawę. Chciałem iść na długą, ale musiałem zrezygnować na w sumie... No długa wyprawa, czyli z dwoma obozami, ale musiałem wysłać na leczenie mojego kurczę blade łowcę nagrod. Tak miał team pod marka, pod oznaczenie, a tak niestety nie mam, więc pójdziemy na krótką wyprawę i chromolić to. Dobra. Weźmiemy sobie żarełka. Nie będę tutaj żałował żarciem. Jedna łopata, dwie łopaty w sumie, a to jedna mi styknie. Dobra. Kniejo, co ty tam jeszcze ode mnie chcesz? Jakieś zioła chcesz tam? Weźmy sobie tam może 3 razy zioła. Bandaże, też 3 razy odtrutka. Może tak, 2 razy odtrutka. 2 razy to. Powiedzmy, że 5 pochodni styknie. Bandaże 3, mogą być 3 bandaże. Dobra, żarcie jest, pochodnie są. To najważniejsze. Dobra, przedmioty rozdane. Rozdane. Fajny mam przedmiot dla kuszniczki. Bandana gniewu. 20 do obrażeń, jeśli na czwartej pozycji. No jest na czwartej pozycji, będzie miała więcej obrażeń, będzie napierdzielać. Nie wiem, może trzeba było iść na długą wyprawę tą ekipą, może by dali radę, no cholera wie. Już nie jestem przekonany do tej kurczę hieny na pierwszej pozycji. Dobra. Dwa fajty na dzień dobry, super partia. A fortune waiting to be spent. O Boże, ile piesełków. Są dostateczne. Dobra. Porób pieseła. Na dzień dobry. No i ładnie, unik. To mi się podoba. Same uniki, lel. Same uniki. Za szóstkę w tą kaszanę. Snajperskie precyzje pomiędzy ten a ten. O, krytyk, nice. Pieseł w to. Może w to trzeba byłoby, to bestia w sumie. Poróbmy bestię. I co? O Boże, i ten krytyk ma. Dobra. Klątwa osłabienia, czy... A nie, wszystko, porobione. Idealissimo, tylko że ile ona stresu znowu przytankowała. Kolejna ekipa. Zbadaj 90% cel. Dobra, na mordę. Żeby wszystko tu było jasne. Strzał z tego... za 13. Może być. Ha, unik. No pięknie. Może unik? Nie, krytyk. Jak nie tak, to tak. Po prostu, Chryste. O, panie, serio? A czy ty ją cofnie? Odporne, dobra, nie cofuję. Teraz, ogarek czy nie ogarek? Pomiędzy 4 a 9, a może liczniki? A może coś takiego? Strzał w łeb, co bucha i tyle w temacie, ogłuszone. Zabije? No nie, nie zabije. Serio? No przydałoby się jego porobić, nie obraziłbym się. Dobra, damy chyba klątwę osłabienia temu typowi. W sumie to go zabijemy, o. I tyle w temacie. Jeszcze raz, poprawkę z rozrywki, ogłuszenie. Tutaj panu podziękujemy. No i można ją wyleczyć chyba, wydychę. Niech łapie jakiś heal. Strzał na oślep i bio. Ile on ma tych liczników? Jeden. Cudownie. Dobra, wcinaj ziomek, dawaj namiot, zbadajmy.
Kolejne jedzenie. No spoko loko. Dobra. Podciśniemy dalej. Trochę stresu ma dużo. Nie wiem dlaczego, ale ma stresu dużo. Ja mam łopat. Jedną łopatę tylko. Trzeba było wziąć więcej tych łopat. Dobra. O, nawet jakiś hajs się zgadza. Palę sobie pochodnie. Pajączki. Cudownie. Żegnam. Kunshondo. No, fajnie. Dobra, spróbuj coś z tym zrobić. Krytek, ładnie. No, tylko bez liczników? Tak jest. Bye bye. No i ogłuszymy to tak dla zabawy. Żeby nic nie zrobiło i jeszcze kurczę blade. Coś takiego jak krytyk. Okay. No i to mi się podoba. Bezstresowa przygoda. Trochę łatwa, no ale dobra. Nie no, żeby tam w tamtej przygodzie leper trafił, no to by pewnie o wiele lepiej poszło. No gdyby nie było jeszcze tego typa z tymi kolekcjami jakimiś, Chrysta. No ale gdyby leper trafił, no przecież bym miał kurwa celność na poziomie 50%, no bez jaj. Po prostu komedia jakaś. Żeby on trafił wszystkie swoje ciosy, albo nie wiem, 90%, 80%, no to było inna rozmowa, ale to jest jakaś parodia była. Po prostu parodia. Nie wiem, z tych leperów chyba muszę zrezygnować, bo oni są beznadziejni. Nie wiem, co z nimi robić, szczerze mówiąc. Mam ich dwóch, straciłem tanka w postaci... W postaci awanturniczki, no po prostu zajebioza. Dobra, tu mamy jakiś fight i tyle. Może być nawet koniec misji. Jeszcze im się zgłodniało, cudownie. Zbadaj plecak, koleżanko. Nie, to kolega zbada. Dobra, odpalimy sobie dwie pochodnie. Tak na zaś, żeby nas tutaj nic nie zaskoczyło. Boże. Niepokojące jeszcze i odpierdoli. Pytanie, czy i odpierdoli w tym walce, czy nie? Za szóstkę. Jakby krytykiem walnęła, to ja bym się nie obraził. O, i tu jest krytyk. Pięknie. Po prostu pięknie. Dobra. Tu jest 100% pewności, że zabijemy. To można ogłuszyć tak dla zabawy. To można... pizgnąć w łeb. W sumie na odwrót można było zrobić. Ładnie unik. Za czwóreczkę. Za 20 plus krytyk. Miodzio. No i co? Jeszcze raz w łopetynę? Proszę bardzo. Bye bye. Chciałem klucz, no klucz, miodziu. As victories mount, so too will resistance. Dobra, bierzemy to, sprawdzamy skrzynię z kluczykiem. Miodziu. Spadamy stąd. Nice, fajny loot. Szczerze mówiąc, tylko że za chwilę ona tutaj mi odjedzie. Mam na myśli moją hienę cmentarną, za chwilę jej odpierdoli, mówiąc nieładnie. Dobra, zadziałajmy to. Ej, on ma szansę w ogóle. 70, no boże, trzeba jej dodać. Come on. Dobra, zbadaj to. To sobie odpalimy od razu, to weźmiemy i heja. Coś tu czeka? Niespecjalnie. To w sumie jest chyba jeszcze jeden pojedynek tak naprawdę na mnie. Jeszcze jeden pojedynek został. O, 25 golda. No na bogato. A, Boże.
Bo tak za każdym razem odstawiła unik, to... Unik, tak. Po prostu YOLO. I unik. Dobra, zabij to w końcu i tyle. To możesz ogłuszyć. A to możesz zabić. No i miodziu. Coś jeszcze? No, jak trafisz, to będziesz po prostu moim idolem i zabijesz jeszcze przy okazji. 175, dobra. Ile on ma tutaj liczników? Jeden, dobra, przeżyje. Bijamy tu, for fun, ostatnia pochodnia. No i to tyle w temacie. Jeszcze można obadać, co tutaj się kryje. No, jeszcze jeden pojedynek, to ciśniemy tam. Tutaj można zioła sobie zamontować. 10 żarcia, no dobra. Podkarmimy ich w takim razie. W takim razie. Dobra, piesełki i akolita. No ciekawe, czy je odwali. To w sumie nie ma większego znaczenia, bo to jest koniec, ale... Naprawdę? Zabiła! Oh yeah! Niesamowite, dosłownie. Dobra, to możesz ogłuszyć, przyjacielu. A to możesz zajebać. To sobie osłabimy. Bingo! Jeszcze ogłusz... O, naprawdę? O nie! Krytyk. Bierzemy to wszystko. Co my tu mamy w ogóle? No i fajny loot. Dobra. To tak. I lecimy. Chociaż tam chyba już nic nie zostało. Już nie, no w sumie zobaczymy, co tam się kryje. Coś tu się kryje? Nie, nic tu się nie kryje. Dobra. Adios. No i fajna misja, szczerze mówiąc, z tego wyszła. Tak naprawdę. Sporo hajsu będzie. Sporo, kurczę, pamiątek. I jedna sprawa, że tak powiem. No 8 tysięcy, proszę bardzo, 11 tysięcy. Nice. Nikt nie zwariował, jeszcze jakieś pamiątki nawet. Niesamowite. Pytanie tylko, co oni tutaj dostali za jakieś kosmosy. Ociężałość, słaby chwyt. Broń mistrz, spokój, minus 15 obrażeń w pierwszej turze. No naprawdę? W pierwszej rundzie, no zajebiście, ociężałość. Minus 20 maksymalnych punktów zdrowia, no to nie jest najlepsza sprawa, szczerze mówiąc. O Boże. Teraz dopiero co skończyłem leczyć, kurczę, Bounty Huntera, to teraz tą ziomalkę będę musiał leczyć, no come on. Dobra, to wbijaj tutaj. Na dzień dobry, leczymy ciebie z tego, z tej ociężałości, bo jakaś kaszana. A co, ma zawroty głowy? Dobra, to przeżyję. 27. No można by kogoś zrekrutować. Pytanie, kogo ja potrzebuję do tej ekipy cudownej. Na pierwszym poziomie. Czy ja mogę upgrade'ować to sobie w ogóle? Żeby rekrutować ludzi na wyższym poziomie? Dobra. To co, teraz będę rekrutował na którym poziomie? Na razie na pierwszym wszystkich, ale to trochę słabo. Kogo ja chcę tu wziąć w ogóle do tej ekipy? Dwa razy, proszę bardzo, kurczę, antykwariuszka, krzyżowiec odpada, żadnych leperów, no nikogo stąd nie chcę wziąć tak naprawdę. A, dobra, będę kończył ten odcineczek, dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym. Aha, tutaj można ją wypodleczyć tak naprawdę. Co ona lubi? Co to się dzieje, czemu jej nie można leczyć nigdzie? Co kurwa? Zamtuzie, spokój.
Gdzie pieniędzy nie może odwiedzać Zamtuza. O, ale parodia! Nie, no to jest masakra. Ona tak, może się leczyć tylko w Zamtuzie, ale nie może go odwiedzać. No bez jaj, jej nie można wyleczyć. Trzeba by jej ten cholerny perk wyleczyć w takim razie, tę umiejętność pieprzoną. O Boże, serio? No nie wiem, czy w ogóle się to opłaca robić, ile to by mnie kosztowało, 1000. W mieście odstosowuje się wyłącznie w Zamtuzie. No tego trzeba by się pozbyć tak naprawdę, spokój. No to 3500 deviant. Dobra, to ten Zamtus usuniemy w takim razie, ale kombo jej się trafiło zajebiste, nie powiem, nie może się w ogóle leczyć ze stresu. Dobra. No tak, to nie spada. To jest tak naprawdę pierwszy heal, jaki znaczy pierwszy negatywny nawyk, jaki usuwam. Bo do tej pory w ogóle ich nie leczyłem z nawyków. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, czołem.